W XXI wieku zacierają się granice pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Również powstające nowe zawody łączą bardzo różne specjalizacje. W 162 odcinku podcastu Nauka XXI wieku zapraszam na spotkanie z fizykiem medycznym doktorem Piotrem Mężeńskim. Jak współczesna fizyka ratuje życie? Na czym polega planowanie leczenia radioterapią? Jak zmieniły się narzędzia fizyków w medycynie w ciągu ponad 100 lat? Czy takie leczenie nadal wiąże się z dużym bólem wypadaniem włosów? Co jest najbardziej interesującego w zawodzie fizyka medycznego? Czym zajmowałaby się dziś Maria Skłodowska-Curie? To kilka pytań na które szukamy odpowiedzi w tym odcinku. Zapraszam, Borys Kozielski. Do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj doktora Piotra Mężeńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Hmm. My jesteśmy po imieniu, więc będziemy. A No, sobie tak, mówić witam cię, witam Państwa, <laughs> witam słuchaczy. Jesteś specjalistą fizyki medycznej. Tak zgadza się. To dziedzina, która to znaczy fizyka od dawna. Przecież wiadomo, że podstawą wszystkich nauk jest filozofia, tak? A, a teologiczne myślenie, które, które prowadzi do różnych doświadczeń fizycznych, prowadzi również do rozwoju medycyny między innymi. Ale dzisiaj będziemy konkretnie rozmawiać o tym, czym ty się interesujesz, czyli o tym, jak radioterapia. Ratuje nasze życie i zdrowie, na przykład, prawda? Czyli, na, czyli tak, myśląc tak bardziej popularnie, to zastanawiamy się, co robiłaby dzisiaj Maria Kirill-Skłodowska. No tak, w szpitalu. I możemy też zastanowić się, co by było, gdyby nie było wielkich odkryć fizyki, które mają zastosowanie w medycynie. Bo tak naprawdę proszę sobie wyobrazić taką rzeczywistość, w której trafiacie Państwo do szpitala. Taką relatywną rzeczywistość, w której trafiacie Państwo do szpitala, i to jest rzeczywistość, w których nie było wielkich odkryć fizycznych, mhm. które mają zastosowanie w medycynie. Czyli trafiacie Państwo do szpitala, nie możecie mieć wykonanego badania tomografii komputerowej, nie możecie mieć wykonanego badania rezonansu magnetycznego, badania USG. Jeśli trafiacie Państwo z rozpoznaną chorobą nowotworową, nie możecie mieć Państwo wykonanego badania PET-u, SPECT-u, nie możecie zostać Państwo poddani nowoczesnej radioterapii. Czyli widać, że zakres pomocy pacjentowi, którą, którą lekarz miałby, gdyby nie było wielkiej otryć z fizyki, byłaby no, ograniczona. Mhm. No dobrze, ale to skupmy się na XXI wieku, może, bo tak szeroko nie będziemy rozmawiać. Yy... Maria Curie-Skłodowska nie wiedziała o tym, że promieniowanie przynosi również złe skutki. Oceniała tylko te dobre. Potem się dopiero okazało, prawda? Dzisiaj byłaby już o tą wiedzę na pewno dużo mądrzejsza. I podejrzewam, że te urządzenia, które są w XXI wieku stosowane, są bardziej precyzyjne i dokładne. Ale czy to są ciągle te same urządzenia? Czy to ciągle ta sama zasada działania tych urządzeń? Czy coś się zmieniło w XXI wieku? To znaczy zasady fizyczne są takie same, natomiast postęp technologiczny spowodował to, że urządzenia współczesnie używane w medycynie są naprawdę precyzyjne. Pierwsze zdjęcie rentgenowskie na ziemiach polskich wykonane w pracowni profesora Orłowskiego w Krakowie. Ekspozycja trwała dwie pół godziny. Hmm. To było zdjęcie stawu łokciowego robotnika, który spadł do szybu kopalnianego. Obecnie badanie tomografii komputerowej trwa... Sama ekspozycja kilka kilkanaście sekund plus obróbka obrazu, tak, komputerowa. Więc widać, że przez te sto parę 10 lat jest gwałtowny postęp, jeśli chodzi o jakość, szybkość badań chociażby badań obrazowych, nie mówiąc już o, o samej radioterapii, która tak naprawdę przez ostatnie nawet dziesięciolecie poczyniła znaczący postęp. Mhm. Czyli już w XXI wieku. W XXI wieku, tak. I na czym to polega właśnie? To znaczy, rozumiem, no bo to tak samo fotografia zaczęła działać. Kiedyś odsłaniał fotograf obiektyw na kilka sekund, żeby naświetlić kliszę. Niektórzy tam się w trak, trakcie poruszyli potem bo byli właśnie. rozmazani na tych zdjęciach, co możemy obserwować. A w tej chwili to są rzeczywiście rzędu jednej tysięcznej sekundy m, migawka, prawda? I, I ona rejestruje w ruchu, na przykład coś zupełnie zatrzymuje w ruchu. No to wiadomo, że to. Ale czy... Czy ta dokładność tych badań też, czy, czy obraz jest ostrzejszy na przykład, czy widzimy więcej szczegółów i tak dalej, czy, to, czy tutaj się coś zmieniło? Zdecydowanie, zdecydowanie. Po pierwsze mamy możliwość zajrzeć do ciała pacjenta bez otwierania go, czyli mamy możliwość wykonania badań obrazowych. I jakby w przeciągu tych 100-120 lat jakby postęp jest fantastyczny. Tak naprawdę możemy, mamy rozdzielczość rzędu paru milimetrów obrazową, hmm. więc możemy nie tyle poszczególne komórki nowotworowe oglądać, bo, bo do tego <grybujesz> potrzebny jest mikroskop, natomiast możemy jakby tworzyć przykroje powiedzmy ciała pacjenta w tomografii komputerowej z grubością przykroju milimetr, pół milimetra, na tak cienkie. Mm -hmm. Plasterki możemy wirtualnie pacjenta pokroić. I badanie trwa to, co mówiłem, kilka, kilkanaście sekund, a nie dwie godziny. Jedno zwykłe badanie rentgenowskie. I potem sobie to zmontować w model 3D jakiś. Tam. Można później, z racji tego, że współczesna diagnostyka obrazowa czy radioterapia są badaniami cyfrowymi, jest tak naprawdę przez zastosowanie algorytmów możemy z tymi badaniami zrobić wszystko. Wszystko, mm -hmm. na co pozwala algorytm. Możemy robić rekonstrukcje w różnych projekcjach. Wykonywać badania czynnościowe, czyli nie tylko sama anatomia pacjenta, ale też wykonać badanie czynnościowe. Takim na przykład fantastycznym narzędziem jest rezonans magnetyczny, bo i to też za. Rezonans magnetyczny został przyznany Nagrodę Nobla z fizyki i z medycyny. A tak naprawdę tym, który odkrył zjawisko rezonansu magnetycznego na jądrach atomowych, był Izodor Isaac Rabi, który rodził się na ziemiach polskich, na Podkarpaciu, niedaleko Krosna. Później wyemigrował do, 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 do Stanów Zjednoczonych i razem z Feliksem Blochem, Edwardem Purcelem, Pracowali w laboratorium, którym właśnie Rabi był, Rabi był szefem Feliksa Blocha i Edwarda Purcela, i jakby na, o, Edward Purcela akurat zajmował się radarami więc tym, jak dostarczyć za pomocą fali elektromagnetycznej określonej częstotliwości uzyskać e, informacje prawda, o obiektów obie, uh -huh. wojskowych. Natomiast taka sama zasada jest, y, taka sama jest zasada działania rezonansu magnetycznego. Podajemy fale określonej częstotliwości, czyli te badania Edwarda Purcella, jak najbardziej się jemu przydały do tego, żeby to zjawisko jądrowego rezonansu uh -huh. magnetycznego można było zaobserwować w, w tkankach. Więc jakby za sam rezonans magnetyczny zostały przyznane nagrody Nobla. Więc rezonans magnetyczny jest fantastycznym narzędziem. Oprócz badania obrazów anatomicznych możemy uzyskać, informacje czynnościowe, na przykład jak zachodzi dyfuzja wody pomiędzy tkankami, określić na tej podstawie, mhm. czy jeśli dyfuzja jest zaburzona, bo na przykład jest jakiś obrzęk tkanki, na przykład wywołany przez chorobę nowotworową, to dzięki badaniom dyfuzyjnym możemy określić, które miejsca w, w obrębie, w przykroju pacjenta mają prawda, dyfuzję obniżoną. E, możemy wykonywać spektroskopię rezonansu magnetycznego, czyli nie tylko badanie czynnościowe, ale też na podstawie analizy spektroskopowej wybranych w wokseli w obrębie na przykład mózgowia uzyskujemy widmo chemiczne i na tej podstawie potrafimy określić jakie jest stężenie różnych metabolitów mhm. i chociażby na tej podstawie można przynajmniej próbować jakoś korelować to z ze stagingiem, z oceną złośliwości nowotworu, tak? bo, bo mm, też koledzy i te koleżanki, którzy zajmują się spektroskopią rezonans, rezonansu magnetycznego, właśnie te widma badają i jakby na tej podstawie mogą, można ocenić, w skrócie mówiąc, prawda, z złośliwość guza, tak to ujmę. Bo wiadomo, jaki skład chemiczny ma. Tak, jest mhm. jaki skład chemiczny, wiem, jakie, meta jakie metabolity są w, 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 w jakie metabolity odpowiadają danemu, danemu mm -hmm. typowi nowotworu. A do tego możemy dodać jeszcze ruch, zdaje się, w ostatnim czasie, prawda? Czyli możemy obserwować, jak to się w trakcie życia człowieka dzieje, tak? To znaczy, nie jest to tylko zdjęcie, które jest zatrzymane w, w konkretnym momencie, tylko, że możemy podać jakąś substancję i zobaczyć, jak ona funkcjonuje wtedy, w tym, jak działa na, na przykład na, to, na te komórki. Tak, że no, standardowo podaje się kontrasty w rezonansie magnetycznym, żeby jakby poprawić właśnie kontrast pomiędzy tkankami i te, te, te substancje, które te, te tkanki, które ten kontrast wyłapią, mają mocniejszy sygnał w badaniu, więc jakby łatwiej widać, gdzie, gdzie, gdzie podejrzana, podejrzana zmiana jest. Można też wykonywać badania bramkowane, badania oddechowe, więc widać jakby jak, jak na przykład się ruszają narządy w obrębie jamy brzusznej, tak, żeby... Chociażby w radioterapii ocenić, czy trafiamy w to miejsce, które. które... Badania bramkowe, czyli. Bramkowane. Bramkowane, bramkowane, bramkowane mhm. czyli właśnie bramkowane na przykład jakąś czynnością fizjologiczną, oddechem, sygnałem EKG. Mhm. Jakby to głównie jest. jest... Te, te, te sygnały są głównie jakby mhm. brane pod uwagę przy bramkowanych badaniach. No dobrze, ale to zastanówmy się w takim razie. Leczenie radioterapią kojarzy, no mi się przynajmniej kojarzy, z wypadaniem włosów, z nudnościami, z jakimś dużym, dużym cierpieniem osoby, która jest poddawana takiej radioterapii, do tego stopnia, że nawet niektórzy po prostu nie chcą, potrafią zrezygnować z radioterapii. Czy tutaj się coś zmieniło w ostatnim czasie? Jeśli chodzi o, nie wiem, dawki, czy skuteczne dawki, czy, czy właśnie to, te, te towarzyszące objawy, to znaczy zmieniło się dużo, ponieważ dzięki temu, że dla każdego pacjenta, który jest kwalifikowany przez lekarza radioterapeuta, bo to lekarz radioterapeuta kwalifikuje pacjenta do radioterapii, dla każdego pacjenta wykonywany jest indywidualny plan leczenia przez fizyka medycznego. Ja może tak powiem. Czyli w... przez siebie. Przezeze mnie. Jest. Tak, przeze mnie mhm. przez moich kolegów, koleżanki, którzy też pracują w zakładach fizyki medycznej czy w zakładach radioterapii zajmują się właśnie planowaniem radioterapii. Ja może tak powiem w, w trzech, trzech krokach, jak wygląda cały proces przygotowania pacjenta do radioterapii. Wtedy powiem, gdzie fizyk medyczny działa i jak to można skorelować z Twoim, z twoim pytaniem. Mhm. Pacjent Jak jest... to wyglądało kiedyś? Bo to znaczy, no wiadomo było, że nie wiem, na skórze jest mhm. komórka rakowa, no to nastawiamy na to lampę i świecimy tak, żeby wypalić to, mhm. to miejsce, tak, żeby zabić tego raka. Tak to wyglądało dokładnie, czy, czy jakoś? Pewnie w początkach radioterapii tak to wyglądało, to znaczy ustawiano, bo wtedy do dyspozycji było tylko promieniowanie rentgenowskie, generowane przez lampy rentgenowskie. Nie były dostępne przyspieszacze, akceleratory liniowe, które generują wysokoenergetyczne promieniowanie, które, są, które jest jakby teraz używane w radioterapii. Więc jakby w przypadku tych lamp rentgenowskich, tak naprawdę cała maksymalna dawka była deponowana w skórze pacjenta, czyli można było napromienić tylko te zmiany, które są. Zmianami powierzchownymi. I pewnie w początkach radioterapii wyglądało to tak, że testowano, ustawiano, włączano lampę rentgenowską na 5 minut, 6 minut, 2 minuty i oceniano, jaki to przyniosło efekt. Tak, jeśli ta zmiana powierzchowna na skórze, na przykład po, w jakimś okresie obserwacji się zmniejszała, mhm. ale odczyn był duży, no to być może stosowano krótszy, mniejszy czas, przy którym ta zmiana też się cofała, a odczyn ze skóry był mniejszy. Mhm. Myślę, że tak to wyglądało, tak nie było tak zwanej evidence-based medicine, tylko raczej były czasy pionierskie i ludzie testowali różne rzeczy. No tak, po prostu zadziałaj i zobacz, prawda? Tak. W tej chwili też działa ta sama metoda, tylko dużo precyzyjniej. No tak, no to dużo precyzyjniej, tak. No, są badania kliniczne, jakby odpowiednio dobierane grupy pacjentów, jest analiza danych statystyczna, więc jakby no jest proces troszkę bardziej skomplikowany. No to właśnie, to jak to wygląda w tej chwili? Przychodzi pacjent i trafia, znaczy skierowany jest do ciebie, żebyś ustalił plan y, radioterapii, tak? Znaczy pacjent trafia do lekarza-radioterapeuta lekarz, lekarz i lekarz-radioterapeuta stwierdza, że także ten typ nowotworu nadaje się do leczenia promieniowaniem jonizującym, czyli właśnie radioterapią. Lekarz radioterapeuta też, też w ramach konsyliów spotyka się i omawia tego pacjenta z innymi specjalnościami, z chirurgiem, z chemioterapeutą, bo tak naprawdę współczesna onkolega to jest leczenie skojarzone, czyli mamy i chemioterapię i radioterapię i chirurgię, więc te wszystkie trzy metody leczenia ze sobą współgrają, mogą występować prawda, w różnym czasie, może być najpierw chirurgia, później radioterapia albo chemioterapia, chirurgia, więc jakby to, 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 to yy, współistnieje razem. Pacjent jest kwalifikowany przez lekarza radioterapeutę. Następnie, żeby wykonać indywidualne leczenia, pacjent musi mieć wykonaną tomografię komputerową. Urządzenie wygląda tak samo jak zwykła, zwykły tomograf diagnostyczny, i badanie też, jeśli będziemy sobie te badanie oglądali też na, na, na monitorze, to niczym nie różni się od badania zwykłej tomografii diagnostycznej. Natomiast to badanie nie ma na celu zdiagnozowanie choroby nowotworowej, bo do tego pacjent miał już wykonane różne rodzaje badań diagnostycznych, chociażby rezonans magnetyczny, tomografię pozytonową PET. I na tych przekrojach z tomografii komputerowej lekarz radioterapeuta zaznacza obszar, który ma otrzymać odpowiednią dawkę terapeutyczną. Żeby ten obszar wyznaczyć, lekarz radioterapeuta używa Różnych badań, na przykład badania PET, badania rezonansu magnetycznego. Może, możemy wykonać tak zwaną fuzję obrazu, czyli na przykład nałożyć badanie tomografii komputerowej na badanie mm. rezonansu magnetycznego, dzięki czemu mamy lepsze rozróżnienie pomiędzy e, tkankami. To, ale to jest bryła przecież, prawda? To nigdy nie jest płaska powierzchnia, którą trzeba naświetlić, tylko jest to jakiś obszar trójwymiarowy. Tak, dlatego te wszystkie objętości nowotworu, które mają być napromienione. Muszą być obrysowane na poszczególnych skanach, czyli rysujemy pacjent, trafia do nas badanie obrazowe, w którym pacjent pokrojony jest na wirtualne kawałki. Na każdym takim kawałku należy zdefiniować obszar nowotworu, który musi być napromieniony, i w systemie planowania leczenia, czyli w komputerowym systemie planowania leczenia, leczenia możemy uzyskać trójwymiarowy. Trójwymiarową wizualizację mm -hmm. i nowotworu i tkanek prawidłowych, które znajdują się dookoła. Ja tak przypomnę mm. przy okazji, że mieliśmy taki odcinek pod tytułem Wątroba 3D, w którym um, naukowiec, który w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętam nazwiska, Ym, Z chyba. Tak, on drukował w 3D, silikon, problem, tak. na silikonie, właśnie organy wewnętrzne. Przed operacją, żeby, sprawdzić, tak, żeby można było. żeby lekarze mogli sobie dotknąć nawet i, i zobaczyć, jak to wygląda, prawda, przed operacją. Ym, I przy radioterapii to też się przydawało? W radioterapii nie drukujemy jako takich narządów, natomiast możemy za pomocą drukarek 3D, które też już coraz częściej pojawiają się w zakładach fizyki medycznej, możemy drukować niektóre akcesoria, które pomagają nam realizować radioterapię. Takimi akcesoriami są na przykład bolusy, czyli to są takie elementy, które są układane na skórze pacjenta. I mają za zadanie zwiększenie dawki na skórę. Jeśli zmiana jest umiejscowiona powierzchownie, powierzchownie czy ją, mhm. ją widać, to zakres terapeutycznych wiązek megamoltowych, jakby ich fizyka oddziaływania, jest taka, że one deponują 100% dawki dopiero na pewnej głębokości. Co oczywiście ze względów oszczędzania tkanek prawidłowych jest dobrym efektem, bo w przeciwieństwie do, do, do początków, kiedy używano promieni, promieni rentgena dawka jest deponowana w ciele pacjenta, ani na jego skórze. Natomiast z racji tego, że jest deponowana na pewnej głębokości, ani na skórze pacjenta, musimy używać właśnie takich bolusów, które sztucznie zwiększają nam grubość pacjenta, tego obszaru, który musi być napromieniony i dzięki temu ta dawka jest jakby wyciągana na skórę. Czyli mm -hmm. dawka terapeutyczna jest, jest, skóra objęta jest dawką terapeutyczną. Więc jakby takie rzeczy na przykład są też już pomału, moi koledzy z zakładu nad tym pracują, pomału są, testujemy, używamy sprawdzamy, czy to będzie miało, miało e, szansę e, powodzenia. Bardzo zaawansowany w drukowaniu bolusów 3D jest na przykład Zakład Fizyki Medycznej w Szczecinie. Oni to już mają dosyć, chyba nawet paroletnie doświadczenie, więc jakby od nich się też uczymy, jak to, jak to robić. Mhm. Rozumiem, że problemem też jest wycelowanie dokładnie w te komórki rakowe, a nie trafianie właśnie tak na oślep troszeczkę. Powiedzmy, o, to tutaj widać, że to jest, no to strzelamy tam, prawda? Tylko bardzo dokładnie i precyzyjnie chyba trzeba podchodzić do tego, tak? Dzięki temu, że mamy właśnie komputerowe narzędzia do planowania leczenia, którym fizyk medyczny przygotowuje plan leczenia dla pacjenta, który ma być leczony radioterapią, Możemy skoncentrować dawkę promieniowania, tą terapeutyczną w obrębie zmiany nowotworowej, natomiast oszczędzić tkanki, które znajdują się dookoła. Więc, de facto, możemy podać wyższą dawkę niż moglibyśmy podać 20-30 lat temu, mhm. bo stosując nowoczesne techniki radioterapii, nowoczesne metody planowania, potrafimy zminimalizować wysokie dawki w tkankach, które znajdują się dookoła, a tym samym no, zminimalizować prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia tych tkanek. Tak naprawdę komputerowy system planowania leczenia jest bardzo zaawansowanym narzędziem, dlatego że tam fizycy medyczni wykonują symulację, jak promieniowanie będzie oddziaływało z tkankami pacjenta. Hmm, czyli możemy Więc... zobaczyć, jaki efekt będzie. A nawet... Możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał rozkład dawki w ciele pacjenta. Czyli widzimy, że na przykład... 100% dawki będzie dookoła guza, a wątroba otrzyma 10% tej dawki. Też plan leczenia oceniany jest na podstawie różnych statystyk rozkładu dawki, dawki średniej, odpowiedniej objętości narządu, który jakąś dawkę otrzymuje i wtedy możemy sobie to jakoś skorelować z efektami klinicznymi. Natomiast żeby taki system planowania leczenia w ogóle, żeby można było w ogóle wykonać taki plan leczenia w systemie planowania leczenia, to tak naprawdę fizycy medyczni muszą poświęcić parę dobrych tygodni, żeby wprowadzić dane do tego systemu planowania leczenia. Współczesna radioterapia odbywa się na akceleratorach liniowych, przyspieszaczach liniowych. Żeby znać charakterystykę promieniowania, jaki ten akcelerator emituje, musimy wykonać wielotygodniowe pomiary. Zbadać wszystkie fizyczne parametry, wiązek terapeutyczny, które są na danym akceleratorze używane, właśnie do radioterapii. I dopiero po tych wielotygodniowych pomiarach dane te, czyli charakterystyki wiązek terapeutycznych są wprowadzane do systemu planowania leczenia, czyli wiemy, że jeśli wykonamy plan leczenia dla danego akceleratora medycznego, to wiemy jakby, że to, co zaplanujemy jest zgodne z tym, co ak akcelerator później mm, z siebie emituje. Bo pacjent jest później napromieniany nie w komputerze, tylko napromieniany jest na akceleratorze. Mhm, Więc jakby też niezwykle ważna jest kontrola akceleratorów medycznych, czyli tym też zajmują się fizycy medyczni, bo wykonanie planu leczenia to jedno, a sprawdzenie czy aparat terapeutyczny potrafi ten plan zrealizować to drugie. Więc zanim pacjent radioterapię zacznie, fizycy medyczni dokonują też pomiarów dozymetrycznych, czyli sprawdzamy, czy ten plan leczenia, który przygotowaliśmy dla pacjenta i który to plan leczenia lekarz radioterapeuta zaakceptował, jest w stanie być zrealizowany przez akcelerator medyczny. Używam do tego różnego rodzaju detektorów, natomiast to musi być zrobione, żeby mieć pewność, że radioterapia dla pacjenta będzie bezpieczna. Mhm. Rozumiem, czyli najpierw wszystko się robi jak gdyby na sucho, a potem... Jak to, jak to jest? Przychodzi pacjent, kładzie się na tym stole do radioterapii, no i co? I komputer rozpoznaje, że to jest ten człowiek i trzeba ten program zastosować, leczenia? Czy to musi zrobić, no i teraz trzeba jeszcze w odpowiednie miejsce trafić. To, to jak to miejsce jest wybierane? Jest jakoś pisakiem zaznaczane na ciele? Czy jak to się odbywa? Współczesna radioterapia to jest praca zespołowa, w której biorą trzy grupy. Udział. Głównie, czy głównie trzy grupy. Lekarz, radioterapeuta, fizyk medyczny i technik radioterapii. To właśnie technik radioterapii napromienia pacjenta na akceleratorze medycznym. I e, faktycznie, jeśli pacjent ma wykonywaną tomografię komputerową, stricte do planowania radioterapii, ma na swoim ciele zaznaczonym markerem takie punkty orientacyjne, na podstawie których później technik będzie mógł odtworzyć pozycję wiązek terapeutycznych w ciele pacjenta. Więc jakby tak, dalej markery są, są, mhm. są w użyciu. To jest zaznaczane markerem i też pacjenci mają wykonywany tatuaż. Taką malutką kropkę, żeby określić te trzy punkty, na które później technicy na aparacie pacjenta będą układali. Żeby mu się to nie zmyło. Tak, żeby mu się to nie zmyło. Natomiast jak trafić w otwór, Współczesne akceleratory są wyposażone w narzędzia, które umożliwiają nie tylko wykonanie płaskich zdjęć rentgenowskich, ale też wykonanie tomografii komputerowej, mhm. tak zwanej tomografii wiązki stążkowej CBCT. I to wszystko już odbywa się na stole terapeutycznym A, akceleratoru. Czyli jednocześnie. Akceleratora. Mhm. jednocześnie. Czyli mamy nasz obraz referencyjny, którym jest tomografia do planowania leczenia. Na tym obrazie referencyjnym mamy anatomię pacjenta, jaka była określona w momencie przygotowania planu leczenia. Pacjent układany jest przez techników na aparacie terapeutycznym. Ma wykonywane badanie obrazowe, no i wtedy na tej podstawie. Dopasowywane tak dopasowane są, dopasowywane te obrazy. są mhm. obrazy do I wtedy siebie. Strzelamy. I wtedy tak, i wtedy BIM-ON i Wiązka promieniowania jest emitowana. Mhm. A jak z tymi nudnościami, jak z tymi objawami, które ma wypadaniem włosów i tak dalej? Czy to się coś udało zmniejszyć? A czy to może bardziej jest pytanie do lekarza radioterapeuty? Natomiast no, powikłania, powikłania są po radioterapii. Na, myślę, że są ciut mniejsze niż były kiedyś, na przykład, ze, na przykład ze strony skóry, bo też dawki promieniowania, które są wymagane, żeby wysterylizować komórki klonogenne, czyli te, które są odpowiedzialne za to, że guz się rozprzestrzenia, są dosyć wysokie, ale z racji tego, że mamy nowoczesne narzędzia, to potrafimy tą bardzo wysoką dawkę skumulować w tym miejscu, a oszczędzić tkanki, które są dookoła. Tak naprawdę, żeby... Czy, Określenie efektu radioterapii możemy nie tylko zrobić w ten sposób, że być może taka dawka zadziała albo nie, ale też ma, na przykład mamy narzędzia matematyczne, które nam potrafią przewidzieć, jaka będzie tak zwana kontrola miejscowa nowotworu i jakie może być ryzyko uszkodzenia tkanek prawidłowych. Są modele radiobiologiczne, bo radiobiologia to jest ta nauka, która zajmuje się badaniem jak promieniowanie oddziaływuje na, na organizm ludzki, czy też na mm, organizmy żywe, więc za pomocą tych modeli radiobiologicznych możemy oszacować, jakie dla danego typu nowotworu będzie prawdopodobieństwo kontroli miejscowej, czy prawdopodobieństwo, mówiąc w skrócie, wyleczenia, a jakie będzie prawdopodobieństwo uszkodzenia np. wątroby, serca, nerek, które mm -hmm. znajdują się w blisko tego obszaru, który poddawany jest radioterapii. No, bo rozumiem, że to temat w ogóle kontroli po radioterapii to jest oddzielny temat. Tak, tym już zajmują bo... się lekarze, radioterapeuci, pacjenci przychodzą na wizyty, są już tam szczegółowo, bada... szczegółowo badania. I pewnie na podstawie tych badań znowu jest kolejne. No tak, to jest takie trochę leczenie. badanie mhm. iteracyjne, tak? W sensie jakby no, uczymy się na podstawie tego, co było kiedyś i, mhm. i sprawdzamy. No, czyli ta metoda została tam z tego XIX wieku. No tak, w, w trochę lepszej formie, no to, ale dalej tak. No. To wszędzie tak samo. Jeszcze chciałem cię zapytać o to, jak określa się stadium raka. To znaczy, no bo kładziesz pacjenta i obserwujesz, jak ten rak tam wygląda, no i wiadomo, że jak jest za duży, no to już jest ani nieoperacyjny, ani nie nadaje się do radioterapii. W którym momencie... Określa się, że no ten to jeszcze możemy próbować, ale tutaj to już na pewno nie. Znaczy, sprawa jest złożona, bo ym, ponieważ diagnostyka, jakby zanim pacjent zostanie poddany leczeniu onkologicznemu, ta diagnostyka jest wielostopniowa, tak, ma wykonywane badania biochemiczne, pobierane są wycinki, żeby określić, jaki to jest typ nowotworu, jeśli chodzi o ym, typ histologiczny. Badania obrazowe, nie tylko tomografia, ale też rezonans magnetyczny, badania z, użyciem, badania z zakresu medycyny nuklearnej, z użyciem izotopów produktów czy Pierwsze jest takie badanie, no bo pewnie, pewnie szkoda robić kolejne badania, jeśli na przykład jest ten guz już bardzo duży, na przykład, prawda? Czyli pewnie jakieś badanie jest takie, które może wykluczyć dosyć wcześnie. Na to pyta... Jest jakaś kolejność tych badań, czy, czy to... Myślę chyba, że nie, ale no, łatwiej, większa jest dostępność badania tomografii komputerowej niż badania PET, więc myślę, że przeważnie pacjenci mają wykonane najpierw badanie tomografii komputerowej, mm -hmm. a później bardziej bardziej zaawansowane metody diagnostyczne, bo po prostu tych urządzeń do rezonansu czy PET-u jest mniej niż tomografii komputerowej. Mm -hmm. więc. Ale to... Czyli od tego się zaczyna, tak? I potem, no dobrze, i właśnie jaka wielkość w takim razie? Czy to są jakieś standardy, czy... Czy już z doświadczenia wiemy, że na przykład, że radioterapia nie pomoże w takim wypadku? Współczesna radioterapia oferuje możliwość napromieniania o zmian od zmian bardzo małych wielkości przysłowiowej, przysłowiowego groszka, takiego zielonego. Mhm. To Ale to jest też... w ogóle już do wykrycia taka wielkość? W badaniach obrazowych tak, tak, myślę, że tak. Mhm trzeba chyba dużego doświadczenia, żeby <laughs> rozpoznać. To rozpoznać, prawda. tak. No też I tutaj dochod... sztuczna inteligencja pewnie też pomaga. No tak, to też jest gorący temat, też możemy później o tym porozmawiać. Natomiast jakby współczesna radioterapia umożliwia napromienianie zmian właśnie od takich bardzo małych, bardzo małych, poprzez napromienianie całego ciała. Bo też jest taka metoda jak TBI, TBI która umożliwia, w której napromieniamy całe ciało, ta metoda ma na celu wysterylizowanie komórek szpiku pacjenta, żeby przyjąć później szpik e, mm -hmm. dawcy. Czyli to jest taka technika... Przed transplantacją. Prze przed transplantacją, tak. To ostatnio żeśmy też z kolegami, koleżankami tą technikę e, z całym zespołem wdrożyli w szpitalu i jakby paru pacjentów już się napromieniło. Jest mm -hmm. sukces, więc, więc działa. No to chodzi o raka krwi, czy Tak, to są różne... Tak, mm -hmm. różne rodzaju nowotwory hematologiczne, które w ten sposób jest... Reterapia jest jakby leczeniem wspomagającym do różnego, leczenia, mhm. różnego rodzaju mhm. leczenia e, Czyli chemicznego. Czyli szpik można z człowieka, tak. jak gdyby mhm. tak. Wysteryzować, tak. Rozumiem. I jakie są rokowania takiej operacji? Czy mhm. efekty są dobre, tak? Bo pacjenci po, ty, po tych całych procedurach żyją, bo jakby to nie tylko, tylko, jakby to nie tylko Polska, też świat te, te procedury stosuje, więc jakby no to jest. Mhm. Rokowania są dobre, tak. No to, natomiast jak. W przypadku konkretnego pacjenta, no oczywiście to już jest decyzja lekarza radioterapeuty czy całego zespołu onkologicznego, no, żeby dopasować odpowiedni szpik, prawda? To dlatego. Jest Na tym się taka nie znam, akcja. Już. Akcja, żeby, żeby zgłaszać się jako dawca szpiku, bo jest bardzo trudno dopasować, zdaje się, prawda? No dobrze, to może pomówmy o tym, jak ta sztuczna inteligencja pomaga wykrywać takie wczesne stadia. Tak, bo to wielkość groszka, no to rzeczywiście malutka. To jak taką kliszę się patrzy, no to na kliszę się patrzy, no to to można przegapić chyba. To, nie? to znaczy na kliszę już się nie patrzy, bo wszystkie badania są w postaci cyfrowej. No tak, no, no W sensie mówię tak, na, na, na ekran monitora, tak. Kiedyś jeszcze faktycznie to były klisze rengenowskie, teraz już wszystko jest w postaci cyfrowej w formacie dajką zapisywane. No dobrze, ale zaraz to klisza była wielkości gdzieś 50 na 50, a monitory chyba nie są takie duże, czy są? Nie, no, monitory są, nie wiem, wielocalowe. No, nie wiem dokładnie, jakiej wielkości są monitory takie diagnostyczne, ale to mi się dwudziestocalowe spokojnie, czy nawet większe, więc jakby. Ale czyli mniejsze niż te w kliszy. No tak, ale można powiększyć. No tak. Cyfrowo obraz. Można ktoś mhm. cyfrowo odpowiednio obrobić, więc jakby no w, na kliszy rentgenowskiej jeszcze powiedzmy tak. 20 lat temu obr... zdjęcie było, jakie było, tak? No tak, ale nie ma programu. Znajdź mi komórki rakowe, prawda? Nie ma czegoś takiego, chyba czy jest. Że klikam e... i o, pokazuje, że tutaj to, to miejsce i tamto na przykład może być czymś, jakąś zmianą. To znaczy, jeśli wprowadzimy do bazy danych, do bazy danych badania diagnostyczne, na których na przykład powiemy sztucznej inteligencji, czyli temu algorytmowi, który ma się nauczyć, ma tak zwaną etykietę, to jest taki, a taki typ nowotworu. I tych badań będzie odpowiednio dużo, to jak trafi nowe badanie, to algorytm tą zmianę zaznaczy, ale nie powie, nie powie a, że jest podobna do tamtej. Tak, bo jest <grym> podobna do takiej. podobna do, 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 do tych, które miał wprowadzone w, w tym zespole, zespole ba, ba, bazie treningowej. Więc jakby tak, no sztuczna inteligencja moim zdaniem będzie miała coraz większe znaczenie w medycynie, chociażby dlatego, że teraz każdy z nas jest pacjentem cyfrowym. 40 mm -hmm. lat temu wszystkie, ba wszystkie <skrym> wyniki badania były w postaci manualnej. Czyli trzeba było nosić ze sobą. Nosić te ze sobą. Teraz, jak trafiamy do szpitala, mamy wykonywane badania diagnostyczne, badania z krwi, badania biochemiczne. Wszystkie zalecenia lekarza, diagnozy są wpisywane w komputer, tak? Więc, jakby kwestia tylko. No dobrze, ale to jeszcze kwestia tego, co się z tym dzieje, prawda? Czy one trafiają do jakiejś wspólnej bazy rzeczywiście. No, bo tutaj są po drodze jeszcze przecież. Tak RODO, innego no, tak, ograniczenia. Tak. Więc a toż medyczne dane, więc to jeszcze pewnie dużo ostrzej są traktowane. No ale za, zaanonimizowane mogą chyba trafić. No bo możemy zobaczyć, o tutaj widać na, na tym zdjęciu pacjenta jakiegoś tam numer, który jakiś, prawda, zaanonimizowanego, mhm. jest widać komórkę rakową. I porównujemy to z innym jakim zdjęciem, i ona jest bardzo podobna, i teraz trzeba sprawdzić, czy czy ta komórka u tego drugiego pacjenta rzeczywiście jest rakowa, tak? Mówimy do niego, wykryliśmy coś, jakieś podobieństwo i teraz musimy pana położyć na stół i zbadać, tak? No tak, ale to wtedy decyzja zespołu lekarskiego, tak, to z takim wynikiem zrobić, no bo dalej jednak człowiek no, ale jest dobrze. ostatnim ogniwem, które te badania no, no, analizuje. No, ale czy, czy te dane trafiają do takiej bazy, czy to zależy od lekarza, że powie, o, no to, to niech trafi, a tam to nie, albo na przykład ta klinika zrzuca te do bazy, a inna klinika nie. Z tego co wiem, chyba nie ma takiej jednej ogólnoświatowej bazy, gdzie wszystkie badania ze szpitali trafiają. Pewnie jeśli jest to robione na trochę mniejszą skalę, też no może w jakimś porozumieniu z, z uczelniami, żeby te rzeczy analizować. No bo to wtedy ma największy sens. Tak, prawda? no to, jeśli, to, jeśli to ma jest największy sens to wtedy rzeczywiście dużo rzeczy można wykryć. Czy znaczy są ogólne, ogólnodostępne bazy medyczne, ale jakby już wcześniej wszystko już przygotowane, z, właśnie z różnego, różnego rodzaju metodami diagnostycznymi, czy badaniami rentgenowskimi, mamografią, tomografią komputerową, na której, na, na podstawie tych baz danych, możemy algorytmy sztucznej inteligencji, sztucznej inteligencji uczyć. Mhm. Jakby no to jakby Czyli to jest przyszłość. Myślę, że Ale tak. Ale już na naszych oczach się dzieje. Tak, no. Znaczy, pacjent trafiając do szpitala tak naprawdę nie wie, ile nauki, technologii jest, kryje się za każdym badaniem, czy każdą procedurą medyczną. Mhm. 40 lat temu, czy 50 lat, lat temu nie było badania tomografii komputerowej, tak? Były zwykłe badania rentgenowskie. Teraz aparat do, do tomografii komputerowej myślę, że nie jest... Jakimś wielkim wydarzeniem w szpitalu, tylko jakby no, każdy szpital pewnie taki aparat do tomografii komputerowej ma. Mhm. No to właśnie, może przy okazji, może to nie jest twoja specjalność, ale spróbujmy wytłumaczyć słuchaczom, na czym polega różnica pomiędzy tomografią a rezonansem magnetycznym, bo to są dwa podobne badania, w podobnym urządzeniu wykonywane, ale jednak się różnią. Tak, różnią się pod kątem podstaw fizycznych, które kryją się za tymi badaniami. W, w rentgenowskiej tomografii komputerowej, czyli Aha. tomografii rentgenowskiej, używanie, używane jest promieniowanie rentgenowskie, te, które były używane w zwykłych lampach rentgenowskich do wykonywania takich zwykłych, najzwyklejszych zdjęć rentgenowskich. Więc to jest to samo promieniowanie. Oczywiście różna jest sposób zbierania danych, różny jest sposób obróbki tych danych, bo w tomografii komputerowej mam, mamy badanie tomograficzne, czyli możemy wykonać warstwy pacjenta. I później mm, mm, już sztucznie ale to przy pomocy rentgena. Też, tak, tak, to jest związka rentgenowska generowana przez lampę rentgenowską. Czyli robimy takie zdjęcie warstwowe, tak. y stół, stół z, z pacjentem, robimy mm. zdjęcie warstwowe pacjenta wiązką rentgenowską i na tej podstawie uzyskujemy przekroje w ciała Czyli pacjenta. Mnóstwo zdjęć rentgenowskich. Mm, tak do rozdzielczości 1 mm nawet może być, tak? Czy tam pół milimetra? To znaczy, to jest tak, że badanie wykonywane jest jakoś, natomiast później możemy sobie to w, sztucznie w te, 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 te dane obrobić. Możemy wygenerować różnej grubości skany, mm -hmm. tak? Znaczy przeważnie badanie wykonywane jest z jakąś na przykład dwumilimetrową czy 3 mm grubością warstwy, natomiast później możemy sobie warstwy, prawda, sztucznie z, łączyć mm -hmm. ze sobą, robić grubsze warstwy, mniejsze Robić projekcje w różnych, w różnych kierunkach. To, Czyli to kładąc pacjenta na taki stół, to od razu się określa, że robimy tego pacjenta z taką rozdzielczością a tam tego z mniejszą, czy to znaczy. W, czy zawsze jest taka sama, że to zależy od aparatu? Nie, to raczej zależy od tego, jakie protokoły kliniczne są przyjęte w danym szpitalu do, do danego rodzaju badań, tak? Bo. Na przykład głowę można zrobić z dokładnością 1 mm, a już na przykład jamy brzuszną, zróbmy co. Nie ma sensu. 2-3 mm, bo, bo te narządy są duże. Poza tym, jakby też jest taka kwestia, że to jest tak zwana zasada alara. Jeśli można coś zrobić przy niższej dawce i też mieć wynik diagnostyczny, to po prostu to zróbmy, tak? Więc nie ma sensu robić każdemu pacjentowi badania co skanów co jeden mm, bo nie wniesie to więcej, a, a, a może wcale nie wniesie, natomiast ta dawka promieniowania może być ciut wyższa, tak? No i zawsze można powtórzyć takie badanie tak, potem, tak. prawda, jeśli coś wyjdzie, to szczegółowo można bardzo dokładnie tak, gdzieś tam to jest, w jakimś miejscu zrobić. Czyli to jest tomografia. To jest tomografia rentgenowska. Hmm. Czyli CT, TK to jest tomografia rentgenowska. Czyli mamy lampę rentgenowską, detektor i taka jest podstawa hmm. fizyczna tego badania. Natomiast w przypadku rezonansu magnetycznego używamy zjawiska właśnie jądrowego rezonansu magnetycznego. Czyli też jądrowy, Mhm. ale nie ma nic związanego z promieniowaniem między bo tam pacjent wjeżdża do wielkiego magnesu, w którym generowane jest stałe pole magnetyczne i na podstawie właśnie oddziaływań fizycznych w ciele pacjenta protonów. Które są? Mm -hmm. Bo najwięcej mamy w sobie wodę i tam jest najwięcej protonów, więc jakby tak naprawdę rezonans magnetyczny obrazuje nam ilość protonów w Czyli ciele wody, tak wody tak prawda? Tak, mm -hmm. W ciele w ciele człowieka. Czy może nie tyle wody, bo w zależności od tego, w jakim otoczeniu tkanki składu chemicznego dany proton w danej substancji się zajmuje, to jakby no, mamy różnego rodzaju obrazy uzyskiwane na rezonansie magnetycznym. Więc w rezonansie magnetycznym jest używane pole magnetyczne. Więc, jakby to są takie dwa, dwa, dwa dwie podstawowe różnice. Tu promieniowanie rentgenowskie, tutaj pole magnetyczne. I ten kontrast wstrzykuje się po to, żeby lepiej widzieć, i to tylko w rezonansie magnetycznym. Nie. Kontrast jest też używany w tomografii komputerowej. Aby właśnie zróżnicować, poprawić kontrast między tkankami. Czyli w, i w tomografii komputerowej i w rezonansie magnetycznym jest podawany kontrast, jeśli jest oczywiście potrzebny. Taki tak? sam? Czy, czy to inny, jest inny? Inny, inny. No właśnie, inny. inny? Bo tutaj magnetycznie to tak. coś innego powinno być, chyba, prawda? W tomografii komputerowej to są najczęściej związki oparte o jod, natomiast w rezonansie magnetycznym to głównie tak zwane pierwiastki ziem rzadkich gadolin, które skracają na tak zwany czas relaksacji. Czyli Rozp rozpłynięcia się, tak? To mm, w skrócie polega na tym, że jeśli mamy jakąś tkankę i podamy do niej kontrast i na przykład ta tkanka ma jakąś zmianę, która ten kontrast wyłapuje, to skraca nam się tak zwany czas relaksacji w tej danej tkance, dzięki czemu mamy z tej tkanki mocniejszy sygnał, czyli w stosunku do tkanki, która znajduje się do, dookoła, łatwiej tą, tą tkankę, która nam kontrast wychwytuje, zobrazować. Mhm że tutaj nie, nie będę bardzo wchodził w fizykę rezonansu magnetycznego, bo to myślę, że temat na cztery no tak, podcasty. <laughs> no może tak. <laughs> no dobrze, to wróćmy w takim razie. Ja jeszcze chciałem zapytać Ciebie, masz 14 lat doświadczenia, to już kawał czasu. I widać, że ciągle Cię to kręci. To. Jak to się dzieje? Bo to, to nie może być nudne, bo byś się znudził, po prostu znalazłbyś sobie inne zajęcie. Co takiego jest e, pasjonującego? W tym ten rozwój, właśnie taki szybki w tej chwili, czy różne nowe metody? Co tak najbardziej cię kręci w, w tym właśnie zawodzie Twoim specjalisty fizyki medycznej? To, że mamy do czynienia z. Nowymi technologiami albo najnowszymi technologiami, naprawdę jest, jest, jest bardzo fajny w tym zawodzie, bo, bo możemy nowe technologie, nowymi technologiami pomagać ludziom. Jak one się często pojawiają? Raz na 10 lat, czy raz na 3 lata, czy co, co, co miesiąc? To znaczy, pewnie w badaniach takich podstawowych to co chwilę coś nowego tam się odkryje, natomiast też trzeba pamiętać, że od momentu wykrycia jak, jakiegoś Opatentowania czy wynalezienia jakiejś nowej, nowej metody do użycia tej metody na pacjentach to trochę czasu mija, tak? Bo mm, na przykład badania podstawowe to jedno, ale później też po drodze badania na zwierzętach małych, większych, hodowlach tkankowych, a później ewentualnie badania kliniczne na, 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 na grupie pacjentów i użycie lub nieużycie danej metody diagnostycznej mm -hmm. czy terapeutycznej w. W prawdziwym życiu. Natomiast y, zarówno radioterapia, jak i radiologia czy też medycyna nuklearna naprawdę to, to jest bardzo fajna działka medycyny, bo bazujemy na, na naprawdę bardzo nowych, znaczy na, na najnowszych technologiach, tak? To jest można powiedzieć kolokwialnie, to są drugie zabawki, tak? Można na, na tym drugim sprzęcie mm, pracować. I to jest, te, to jest to, co cię pociąga do tego. Także ta technologia w tej chwili, czy te no, cyfryzacja, komputeryzacja, to wszystko jak gdyby przekłada się też na jakość leczenia medycznego, tak? To zdecydowanie. Znaczy fizyk medyczny, moim zdaniem, jest takim fajnym zawodem, który łączy, łączy jakby dwie gałęzie: łączy medycynę, bo też, żeby zostać fizykiem medycznym, trzeba skończyć studia, na kierunku fizyka lub fizyka medyczna później podobnie jak koledzy lekarze, żeby zostać fizykiem medycznym specjalistą, trzeba odbyć specjalizację z fizyki medycznej zakończoną państwowym egzaminem. Więc fizyk medyczny też jest zawodem medycznym specjalistą, podobnie jak lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, to jest fizyk medyczny jest takim samym zawodem mm -hmm. medycznym. Więc z jednej strony mamy wiedzę doświadczenie medyczne, z drugiej strony z racji tego, że jesteśmy fizykami, to mamy umiejętność, czy znaczy łatwiej pewnie nam przejść i zająć się zagadnieniami chociażby związanymi z informatyką, pomiarami, z fizyką, niż powiedzmy le lekarzom, tak? Mm -hmm. Chociaż nam też, niektórych lekarzy, którzy też tymi rzeczami się zajmują, więc to jakby chyba zależy od, od człowieka, ale fizyk medyczny jest, jest o tyle fajnym zawodem, że łączymy tak naprawdę, działamy interdyscyplinarnie. To się teraz mądrze, i, mądrze nazywa, więc jakby działamy właśnie na styku fizyki i, i, i medycyny. Mm -hmm. Ale tej fizyki teoretycznej, bo to nie są studia inżynierskie, prawda? To nie jest politechnika. To znaczy fizykę medyczną można studiować i uniwersytecko, i na politechnikach. We wszystkich dużych miastach w Polsce są kierunki na, w kierunku fizyka czy fizyka medyczna, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście można studiować. Mhm. To jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o nowe badania. Jakie w tej chwili najnowsze rzeczy są do, przed tobą? Jak gdyby I co, co widzisz, bo, bo te 14 lat to patrzymy wstecz, prawda, co się wydarzyło. Co cię zainteresowało, żeby iść dalej? ale co widzisz przed sobą, bo pewnie są już jakieś badania, które no jeszcze nie przeszły różnych etapów, ale już są obiecujące na przykład. Znaczy, tym, czym się zajmuję teraz, to właśnie wdrażanie metod sztucznej inteligencji, ale w, w radioterapii. Za pomocą algorytmów uczenia maszynowego możemy przewidzieć rozkład dawki w ciele pacjenta bez wykonania jeszcze planu dla tego pacjenta. Czyli znając anatomię pacjenta, wiedząc, którędy wchodzą do pacjenta wiązki terapeutyczne, Potrafimy na podstawie algorytmów przewidzieć, jaki będzie rozkład dawki w ciele pacjenta, czyli wiemy, jak będzie wyglądał plan leczenia przed wykonaniem planu leczenia jeszcze. Więc jakby mm -hmm. w tym kierunku teraz moje, moje prace się skierowały, jakby no też sztuczna inteligencja to jest, to jest to, co na razie, przynajmniej przez jakiś czas chciałbym się, chciałbym się tym zajmować, bo uważam, że pole jest do, do pracy duże, a też myślę, że sporo zysku można z tego wyciągnąć dla pacjenta. I dostęp do tych danych masz, tak? To znaczy, do takich danych, które sztuczna inteligencja wy wykorzystuje. Tak, tak, jak najbardziej. To jest taki trend, który rośnie? To znaczy, że wszystkie placówki jak gdyby widzą potrzebę czegoś takiego i że tak, będziemy to stosować, czy niektóre na przykład mówią nie, to nie jest dobra metoda? To znaczy, jak czytałem różne opracowania naukowe, zawsze na pewnym momencie, w pewnym momencie jest opór ludzki. Ale e, później ten opór ludzki e, e, jest przełamywany. Ludzie troszkę bardziej e, posadzą do tego bardziej zdroworozsądkowo i tak naprawdę też... To znaczy ten opór polega na tym, że co, że maszyna mnie wygryzie z pracy? Tam? Nie, ja... raczej tego, że no jak to komputer będzie robił lepiej niż ja. No czasami komputer potrafi zrobić lepiej, znaczy lepiej. Potrafi zrobić tak, jak go nauczyliśmy. Jeśli nauczymy go źle, to będzie robił źle. Jeśli nauczymy mm. go dobrze, to będzie robił dobrze. I też jakby jeśli chodzi o sztuczną inteligencję w radioterapii to też już jest kilka środków w Polsce, które właśnie też te modele mm, uczenia maszynowego w radioterapii stosują, bo to nie tylko wykonanie planu leczenia, ale też możemy w sposób automatyczny konturować struktury na przekrojach z tomografii komputerowej. Czyli nie na przykład nie rysujemy serca manualnie skan po skanie na każdym przekroju, tylko robi to za nas komputer. Mhm. Sztuczna inteligencja czy też głębokie sieci neuronowe. Więc jakby Przynajmniej na razie to jest to, co, co mnie interesuje. Widzę w tym duży potencjał. Mm -hmm. No to fajnie. To co jeszcze możemy powiedzieć w takim razie o tej twojej specjalizacji? Ważny komunikat, że 7 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej, więc bardzo zapraszam do śledzenia chociażby strony internetowej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, które też już jest instytucją o dosyć długim stażu, bo powstało w 1965 roku jako, jako chyba drugie na świecie, więc mamy dosyć dużą tradycję w Polsce, jeśli chodzi o fizykę medyczną, więc zapraszam wszystkich do śledzenia wydarzeń związanych z Międzynarodowym Dniem Fizyki Medycznej. No dobrze, to życzę ci powodzenia w takim razie, w dalszej pracy. I czy, czy przed tobą są jakieś odkrycia? Czy coś możesz poprawić pracując? Czy możesz, właśnie, czy, czy masz pomysł na to, jak wpłynąć na sposób diagnostyki? To znaczy Czyli prace leczenie? trwają. Mhm. Mam nadzieję, że jakoś tam swoją malutką cegiełkę do tego domu wielkiego mhm. dołożę. Natomiast jestem bardziej wdrożeniowcem niż naukowcem no, zajmującym się badaniem, badaniami podstawowymi. Czyli raczej wdrażam, wdrażam różne techniki, niż siedzimy i zastanawiamy się nad podstawowymi problemami. Bo to mhm. już praca bardziej w laboratorium albo fizyków, teoretyków. No rozumiem. Bez tego nie byłaby po tym zastosowania. Oczywiście. Doktor Piotr Mężeński był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był 162 odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Fizyka medyczna. Bardzo dziękuję patronom, którzy wspierają finansowo naukę XXI wieku kwotami od 3 do 200 zł miesięcznie. Słuchaczy, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wsparcie, bardzo proszę. Nie zaniedbujcie tego wsparcia, bo bez niego nie będzie nowych audycji. Pieniądze można przekazać na kilka sposobów: poprzez patronite.pl, Paypal i bezpośrednie wpłaty na konto osobiste. Wszystkie te sposoby znajdziecie na stronie głównej podcastu podcasty.info/Nauka. Najhojniejsi z patronów to Tomek Faber. Dorota Kozielska, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Gniewko Ostrowski, Piotr Panek, Piotr Prochenka, Tomasz Rogawski, Michał Skrzypek, Tomasz Stasiak, Maurycy Stawujak i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. Najnowszej subskrypcji na patronite.pl dokonał Tomasz Maciąg 12 października. To dzisiaj, jak nagrywam. Tą zapowiedź początkową, 10 zł miesięcznie, zadeklarował. Bardzo dziękuję, Tomasz. Bezpośrednie wpłaty na PayPal otrzymuje od Dariusza, który założył subskrypcję miesięczną i 100 zł co miesiąc od niego otrzymuje. Bardzo dziękuję. Krystian 10 zł miesięcznie. Denis 20 zł miesięcznie. I Mirosław zadeklarował również wpłatę miesięczną, 5 zł. Otrzymałem również bezpośrednią wpłatę na konto osobiste od Aleksandra z Gliwic 20 zł. Bardzo dziękuję, Aleksander. W tytule Aleksander wpisał nauka XXI wieku. Bardzo wam dziękuję wszystkim za uwagę, za słuchanie audycji i czekam na wasze listy boryskozielski.gmail.com gmail.com. Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi i do usłyszenia następnym razem.